Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com. I są z nami pani Barbara Adamska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Łukasz Beresiński, dyrektor Departamentu Analiz Branżowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Pan profesor Jerzy Kaleta z Katedry Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej. Dzień dobry. Pan Gregor von Koppen-Banisz, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomoho Umeda, przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Piotr Lech, burmistrz gminy Milicz. Dzień dobry. Drodzy Państwo, nie bez kozery tutaj jest pan burmistrz, bo będziemy mówić o jednej bardzo ważnej inwestycji wodorowej w naszym regionie, ale zanim o tej konkretnej inwestycji będziemy rozmawiać, to tematem panelu jest wykorzystanie wodoru jako paliwa przyszłości i o tym paliwie przyszłości chciałabym, żebyśmy porozmawiali też w kontekście zeroemisyjności, czyli jak osiągnąć zeroemisyjność, jakie mamy zadania przed sobą, jak i co mamy do zrobienia i czy to jest realne. I chciałabym, żeby tę dyskusję rozpoczął pan Tomoho Umeda. Dziękuję bardzo. Mam rozpocząć dyskusję od zeroemisyjności, rozumiem. Ale najpierw chciałbym jednak zaadresować tytuł tego panelu, czyli wodór jako paliwo przyszłości. Chciałem tutaj nie zgodzić się ani z tym, że jest to paliwo, ani z tym, że jest przyszłość, no bo to po pierwsze i zaraz to wyjaśnię. Natomiast to być może warto to właśnie wyjaśnić w kontekście dekarbonizacji, czyli zeroemisyjności, czyli tego net zero, jaki nam przyświeca w Unii Europejskiej, który pierwotnie był ustawiony na 2050 rok, ale widzimy, jak po wybuchu wojny ukraińskiej, jak gwałtownie te procesy dekarbonizacyjne przyspieszyły. W zasadzie jakby ten 2050 rok nadal obowiązuje od strony formalnej, ale od takiej praktycznej strony funkcjonalnej nikt nie doczeka do 2050 roku z dekarbonizacją ze względu na dość ostrą destabilizację rynków węglowodorów i teraz możemy tutaj rozpocząć zakłady bukmacherskie, ile to potrwa, tak? Czy to potrwa miesiąc, rok, 10 lat, 5 lat, 20 lat. W zasadzie nie ma dobrej odpowiedzi na to, nie ma nikogo, kto mógłby odpowiedzialnie na takie pytanie odpowiedzieć, ale istnieje ryzyko, że ta destabilizacja jest trwała. Ponieważ istnieje takie ryzyko, to obstawianie, że ta destabilizacja się zaraz skończy, jest myśleniem życzeniowym, tak? Czyli jeżeli nic nie robimy, bo za chwilę się ta destabilizacja rynku węglowodorów skończy i będzie tak, jak było, to jest to troszkę działanie, które wykracza poza normalne ramy dopuszczalnego ryzyka. Co to znaczy dekarbonizacja akurat naszego państwa? Już o tym ciągle mówię, więc pewnie już Państwo to słyszeli, bo to warto sobie uświadomić i o tym mówi się za mało, tak? Że to nie chodzi o dekarbonizację rynku energii, którego rozmiar w Polsce to jest mniej więcej 170 coś tam terawatogodzin. To jest dekarbonizacja rynku całej gospodarki, czyli tak zwanej energii finalnej w gospodarce, tej całej energii, która w niej funkcjonuje, czyli tej energii, która jest w silnikach samochodów i pochodzi z ropy czy benzyny, w tej energii, która jest w nawozach i pochodzi z gazu, prawda, w tej energii, która jest w stali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I całość w rolnictwie, całość tej energii to nie jest 170 terawatogodzin, tylko to jest 1000 terawatogodzin, tak, w Polsce. Oczywiście możemy dyskutować, są tacy, co mówią, że 700, a są tacy, co mówią, że troszkę mniej i są jeszcze tacy, co mówią, że w 2050 roku będzie więcej niż 1000. Ja tego nie wiem, ale tak po prostu, żeby nam było łatwo sobie to wyobrazić i łatwo o tym rozmawiać, używajmy tej zaokrąglonej liczby 1000, a co za tym idzie, też uświadommy sobie, że w tej chwili energii, która
jest czystą energią w Polsce, a której mamy mieć 1000 terawattogodzin, mamy 30 terawattogodzin. I to jest jakby skala zadania, które przed nami stoi. Także wszelkie rozmowy na temat, nie wiem, tego, czy jeszcze możemy trochę pobawić się węglem, czy gazem i tak dalej, no są to rozmowy nie na temat, bo tematem powinna być rozmowa, co zrobić, żeby z tych 30 terawattogodzin, które dzisiaj mamy, w tej perspektywie 2050 roku osiągnąć 1000 terawattogodzin zelektryfikowanej gospodarki, której nie da się podłączyć do sieci, bo nie ma takiego systemu przesyłowego, który uniesie 1000 terawattogodzin. Czyli mówimy o gospodarce rozproszonej energetycznie, takiej gospodarce, gdzie każdy jest odpowiedzialny za własną, za wytwarzanie własnej energii, samorząd i przedsiębiorstwa i wreszcie gospodarstwa domowe. I taki świat właśnie musimy zbudować i tak naprawdę już go budujemy. I wodór w tym świecie nie jest paliwem. Wodór jest tylko i wyłącznie łącznikiem, który to umożliwia, takim bytem, który stabilizuje to, co niestabilne, czyli niestabilne źródła energii, przenosi tą, jest nośnikiem tej energii odnawialnej, czyli fotowoltaicznej, wiatrowej i wszelkiej innej, być może oczywiście również nuklearnej, miejmy nadzieję, ale wodór jest tylko nośnikiem tej energii, że ten wodór nie bierze się znikąd, prawda? On się bierze z tejże energii, czyli cały wodór, który będziemy mieli w gospodarce, najpierw jest reprezentowany przez jakieś odnawialne źródło energii. Pamiętajmy o tym, mówiąc o wodorze, nie mylmy go z paliwem, nie mylmy jego roli właśnie jako tylko i wyłącznie napędu do naszych samochodów, bo gwarantuję Państwu, że w całości naszego zapotrzebowania na wodór w transporcie to jest tylko niewielka frakcja tego, co potrzebujemy. Także dopiero jak zaczniemy rozumieć, po co jest nam wodór, jaka jest jego rola, nie wiem, w ciepłownictwie, w hutnictwie, w chemii każdej zielonej, czy nawozowej, czy produktowej, czy właśnie w rolnictwie, czy w innych dziedzinach i sektorach gospodarki, wtedy dopiero będziemy mogli to rozumieć i wtedy będziemy mogli pójść właściwym torem. Także te 1000 terawattogodzin zostawiam jako taki symbol tego, do czego dążymy i naprawdę chciałbym, żebyśmy już nie rozmawiali o przyszłości i o paliwach w kontekście wodoru, tylko o teraźniejszości, o tym, że mamy bardzo mało czasu, żeby te 1000 terawattogodzin osiągnąć. Dziękuję. A co możemy zrobić? Mamy mało czasu, ale co możemy zrobić w tym kontekście energetyki wodorowej, wodoru w ogóle? No mamy, oczywiście przez to, że mamy najgorszą sytuację w Unii Europejskiej, to mamy najlepsze warunki do tego, tak? No bo mamy najlepszy rynek, mamy największy skok do wykonania. Mamy 443 systemy ciepłownicze komunalne, które musimy zdekarbonizować natychmiast, wszystkie naraz, bo nie możemy ich dekarbonizować jeden po drugim, bo one nie przetrwają kolejnych 10 lat. Mamy gminy, gdzie 90% gospodarstw domowych ma już fotowoltaikę na dachach i to jest kompletnie niewykorzystane i niezagospodarowane, bo idzie sobie do sieci jeszcze w tej chwili w sposób zupełnie, że tak powiem, mało atrakcyjny dla inwestorów, dla prosumentów. Gdybyśmy potrafili to i mogli to magazynować, a możemy to robić, to nie jest już żadna niedostępna technologia, to pewnie moglibyśmy po prostu mieć rzeczywiście tanią własną energię. Nawet samochody elektryczne, przecież samochód elektryczny przy domu, który ma fotowoltaikę, to jest nic innego jak magazyn energii, który może stabilizować tą energię, którą sobie wytwarzamy. Także jeżeli zaczniemy o tym troszkę myśleć głębiej i troszkę spoglądać na ten świat wokół i narzędzia, które on już nam daje, ale przede wszystkim zaczniemy sami mieć inicjatywę, bo niestety to nie jest tak, że państwo za nas to zrobi. Miałem dzisiaj śmieszną sytuację, bo przez przypadek leciałem obok Fransa Timmermansa samolotem tutaj do Wrocławia, naprawdę słowo honoru, to przez totalny przypadek i mieliśmy właśnie taką rozmowę, że to nie jest tak, że jeżeli subsydia, dotacje europejskie są w takiej konstrukcji top down, czyli od góry do dołu, to one tak naprawdę będą dobrze działać, jeżeli są rozdawane centralnie, ponieważ ten proces dekarbonizacyjny, te 1000 terawattogodzin układzie rozproszonym jest możliwe do zrealizowania tylko w układzie bottom-up, czyli oddolnie.
Czyli jeżeli subsydia idą top-down, a dekarbonizacja, transformacja ma być bottom-up, to one się po prostu nie spotkają ze sobą tam, gdzie trzeba. I tutaj trzeba pomyśleć, jak to zmienić, ponieważ ta inicjatywa niestety nie może leżeć na barkach naszego rządu i musimy się odzwyczaić od takiego spychania i czekania, kiedy oni nam dadzą jakieś pieniądze na to. Po prostu niestety wydaje się, że wystarczająco trudna jest sytuacja dla firm i samorządów, żeby po prostu wziąć sprawy w własne ręce i tą transformację zacząć tak, takimi środkami, jakimi da się i takimi sposobami, jakimi się da. I jeżeli już ktoś się za to zabierze, to pewnie zauważy, że są na to pieniądze, są na to instrumenty, które wspierają tego typu transformacje i oczywiście są dostępne już wszelkie technologie. Tutaj nie ma żadnego problemu technologicznego, nie mówimy o żadnych innowacjach, żadnych badaniach i rozwoju, mówimy o dojrzałych technologiach, które leżą i czekają, oczywiście są trudno dostępne, trzeba na nie czekać 12-24 miesiące i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, popyt, prawda, stymuluje podaż, więc oczywiście Polska jest teoretycznie najlepszym rynkiem, jeszcze raz powtarzam, właśnie dla tego procesu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A propos energii i magazynowania energii, tego, o czym pan mówił, to chciałabym zapytać panią prezes, jak wygląda ta sytuacja w Polsce? Jak wygląda magazynowanie energii i czy to magazynowanie energii może być też realizowane w kontekście biznesowym, skoro pan powiedział, że jest to bardzo duży potencjał, to czy jest taki potencjał, jak on wygląda, ten potencjał w tej chwili? Ja bardzo dziękuję za wypowiedź pana Toma Homedy i kiedy tego słuchałam, to ten obraz, że trzeba budować, prawda, budować tą energetykę rozproszoną i też ta odpowiedzialność, że jest już po stronie każdego wytwórcy, odbiorcy energii, budowanie tego bezpieczeństwa, to skojarzyło mi się z takimi, czy porównanie, które mi się nasunęło, że rzeczywiście sytuacja, w której teraz jesteśmy i to bezpieczeństwo energetyczne, które dzisiaj budujemy, to nie jest restauracja, to jest szwedzki stół. Trzeba podejść i sobie wziąć. To nie jest tak, że już ktoś nam przyniesie na tacy. I rzeczywiście z tym sieci, magazynowanie i to stwierdzenie, że dzisiaj jest to już od strony technologicznej łatwe i jeżeli zaczniemy to robić, okaże się, że nawet znajdują się pieniądze i rzeczywiście to robienie od dołu. I teraz do pytania, jak wygląda to magazynowanie energii, bo rzeczywiście bez magazynowania energii wytworzone, dzisiaj problemem nie jest wytwarzanie. Technologie wytwarzania są, źródła buduje się szybko. Pytanie jest, co zrobić z tą energią? Barierą jest sieć. Nie mamy warunków przyłączeń, inwestorzy wielkoskalowi nie otrzymują warunków przyłączenia nowych źródeł. Wyłączane są nawet instalacje prosumenckie. I dochodzimy do tego pytania, magazyny energii, czy one rzeczywiście mogą pomóc? Tak, one mogą pomóc, one pomogą, tylko trzeba odblokować inwestycje w Polsce. Dlaczego w Polsce nie ma magazynów energii? Mamy technologię, to co powiedział mój przedmówca. Technologie w zakresie, również w zakresie magazynowania energii, część z nich jest dostępna od ponad 100 lat. Niektóre rozwijane są, jak chociażby baterie litowo-jonowe od lat 90. Ale miejmy świadomość, do dyspozycji mamy szereg w pełni skomercjalizowanych, dostępnych spółki rozwiązań, technologii, urządzeń, które można kupować. Za naszą zachodnią granicą działa 420 tysięcy domowych magazynów energii. My mamy 1 000 000 prosumentów. Pytanie, dlaczego nie mają oni magazynów energii? I dlaczego nie ma magazynów energii u przedsiębiorców? Dlaczego operatorzy systemów dystrybucyjnych odmawiają przyłączania kolejnych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych w sytuacji, kiedy
magazyny energii zwiększyłyby bezpieczeństwo pracy sieci, odblokowałyby też skokowo moce przyłączeniowe. Pytanie o magazyny energii w kontekście offshore'u. My dzisiaj już w tych warunkach, które są wydane, tylko w wydanych warunkach przyłączenia, łącznie z tym, co dzisiaj jest już zainstalowane, wiemy, że do 2030 roku będziemy mieli 50 gigawatów w źródłach odnawialnych. Bez magazynów energii my będziemy je w stanie przyłączyć. Pytanie, w jakim stopniu jesteśmy w stanie zintegrować, wykorzystać tą energię zainstalowaną w źródłach wytwórczych. I tutaj dochodzimy do punktu i naszego zaniedbania jako kraju. Jeszcze do lipca ubiegłego roku nie było prawodawstwa, które dostrzegałoby magazyny energii w polskim systemie energetycznym. Mieliśmy wytwarzanie, mieliśmy regulacje dotyczące przesyłu, dystrybucji. Nawet odbiorcy mają swoje regulacje, a magazyn energii był urządzeniem magicznym. Kiedy wprowadzano do niego energię, traktowany był jako odbiór końcowy, czyli wszystkie należne opłaty dystrybucyjne były naliczane. Kiedy pobierano, kiedy energia z magazynu trafiała do sieci, stawał się elektrownią i dzięki temu powtórnie, drugi raz wszystkie należne opłaty dystrybucyjne. Skutecznie to zabijało jakikolwiek model biznesowy. Od lipca ubiegłego roku mamy kompleksowe uregulowania prawne i z tego obcego elementu w systemie magazyn energii stał się jednym z filarów systemu energetycznego. On jest postrzegany jako oddzielny przedmiot działalności przedsiębiorstwa energetycznego, czyli tak samo jak na przykład wytwarzanie czy przesył, ale też uregulowano, że magazyn energii może być częścią instalacji wytwórczej. Nieistotne, czy dużej farmy wiatrowej, fotowoltaicznej, czy małej domowej fotowoltaiki zainstalowanej na dachu, może być użytkowany przez operatorów systemów dystrybucyjnych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci i może być częścią instalacji odbiorczej, na przykład u przedsiębiorcy, który potrzebuje pewności zasilania i który potrzebuje wysokich parametrów jakościowych energii na potrzeby procesów technologicznych. Tak więc od strony prawnej mamy już wyjaśnioną, uregulowaną, dość jasną sytuację w Polsce. Teraz potrzebujemy tego impulsu inwestycyjnego. To się już dzieje. To się dzieje. W dzisiejszej sytuacji inicjatywę przejmują przedsiębiorcy, którzy nie mogą pozwolić sobie na niepewność związaną z cenami, którzy mają przymus obniżania emisyjności, którzy potrzebują wysokich parametrów energii na potrzeby procesów produkcyjnych i którzy po prostu chcą wykorzystać produkowaną przez siebie energię w instalacjach OZE. Są już dopłaty do domowych magazynów energii w ramach programu Mój Prąd. Za chwilę będziemy mieli duży program dopłat do magazynów energii dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Natomiast to wszystko dzieje się za późno, to wszystko dzieje się za wolno. I rzeczywiście byłam dzisiaj akurat na spotkaniu z Timmermansem, z panem Fransem Timmermansem i to też było tematem, czego potrzebujemy w Polsce, żeby transformacja się udała i rzeczywiście ile w tym musi być tego działania oddolnego i jak środki europejskie mogą pomóc i w jakim stopniu są konieczne, żeby te inwestycje się zadziały. A to się już dzieje. Niedaleko Wrocławia przedsiębiorca uzyskuje niezależność energetyczną dzięki
magazynom energii litowo-jonowym, właśnie kończącej inwestycji w wodór, wytwarzanie i magazynowanie wodoru i oczywiście i jest ogłoszony, już ogłosił przetarg na magazyn grawitacyjny i to się dzieje bardzo blisko Państwa, także... Bardzo dziękuję. Tak, tutaj na Dolnym Śląsku dzieje się dużo i dużo jeśli chodzi o wodór, dużo jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, bo musimy przyspieszyć to, co Pani powiedziała, nie mamy wyjścia, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się na świecie. I chciałabym Pana Profesora zapytać o te rozwiązania technologiczne, które dzieją się właśnie za Miedzą. Chodzi mi oczywiście o Milicz i o okolice. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jeśli chodzi o samo przedsięwzięcie dotyczące Milicza, to pozostawię ten temat tutaj kolegom, natomiast powiem, jak takie przedsięwzięcia są już w Europie realizowane. Ale zacznę od tematu sesji. Wykorzystanie wodoru jako paliwa przyszłości. Tutaj zgadzam się z panem prezesem Tomochą Umedą. Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu G2 będziemy mówili, jak wdrożyć gospodarkę wodorową. To o to chodzi. Kilkadziesiąt lat temu wymyślono ten termin w czasie pierwszego kryzysu naftowego, jaki się pojawił. Także wodór nie jest tylko paliwem, dokładnie jest nośnikiem energii, ale wodór w tej gospodarce wodorowej jest traktowany również jako surowiec. Dzięki temu możemy nie tylko stabilizować OZE, nie tylko możemy uniezależnić się politycznie od dostawców węglowodorów, ale możemy, obserwując to, co się dzieje na przykład za zachodnią granicą, my widzimy, powstały strategie wodorowe. No, u nas na końcu, ale też w Polsce powstała. Ale równolegle ze strategią wodorową w krajach, gdzie już jest zaawansowana gospodarka wodorowa, powstały inne przedsięwzięcia, na przykład strategia zielonej chemii. Strategia zielonej chemii polega na tym, jak wyeliminować paliwa kopalne, czyli ropę i gaz z całego wielkiego sektora chemicznego. Kolejna rzecz to jest zielone hutnictwo. No, kolejna bariera, która jest już technologicznie opanowana, trzeba ją tylko znaleźć mechanizmy finansowe. Da się wyeliminować koks, da się wyeliminować węgiel z procesów hutniczych. To samo dotyczy gospodarki, każdej innej gospodarki, na przykład komunalnej. Tutaj pani prezes była uprzejma mówić o magazynach energii. Te magazyny energii w Polsce powstaną chyba dwa w krótkim czasie magazyny o wielkiej skali. Tu mówimy o gromadzeniu wodoru w kawernach solnych, tak jak się gromadzi paliwa ciekłe albo gaz ziemny. Takich kawern w Niemczech powstanie 70 w krótkim czasie. Kawern solnych, gdzie jedna kawerna solna ma objętość 1 000 000 m3. Będzie gromadzony wodór z rozproszonych źródeł energii, bo chodzi o to, żeby z tej rozproszonej energetyki ten nadmiar energii wykorzystywać do wytwarzania wodoru, a następnie ten wodór, tak jak tu słusznie zauważono na poprzedniej sesji, nie będzie chodziło głównie o transport, tylko w tej gospodarce wodorowej ten wodór będzie jednocześnie surowcem dla chemii, dla górnictwa, dla hutnictwa i dla wielu innych sektorów. Tutaj mamy, tylko dotknę problemu Milicza, ale w inny sposób. 10 dni temu odwiedziłem po raz drugi zresztą gminę Duńską. Gmina w Danii to jest odpowiednik naszego powiatu. Tam w ciągu kilku lat w małej miejscowości, tak zielonej jak Milicz, z tymi samymi uwarunkowaniami rolniczymi, ekologicznymi, z ochroną środowiska, doprowadzono do tego, że nadmiar energii z OZE służy do wytwarzania zielonego wodoru. Obok wielka wytwórnia biometanu, nie biogazu. W Polsce się nie wytwarza biometanu, w Polsce się tylko biogaz wytwarza. Ten biometan jest wprost wtłaczany do lokalnej sieci gazowniczej, ale również służy do wytwarzania e-paliw, nie biopaliw, tylko e-paliw. Profesor Chorostowski na poprzedniej sesji mówił o tym, jak wielkie jest skażenie transportu morskiego przy pomocy ciężkiej ropy naftowej. Ten transport morski będzie pracował
przepraszam za taki kolokwializm, albo na amoniaku, ale na e-amoniaku, albo na e-metanolu. W Danii, gdzie byłem, ciągle stawiam to jako benchmark, jako taki wzór tutaj dla tego naszego pomysłu, którym jestem zachwycony. Natychmiast jest pomysł, co z tym e-metanolem robić. Firma Maersk, największy transporter, największa firma, która transportuje kontenery na świecie, za miesiąc dostanie pierwszy kontenerowiec na metanol i ten metanol, który będzie produkowany właśnie przy pomocy tych technologii zielonych, ma natychmiast zbycie. Także poza tym, jeśli, czyli ten nadmiar energii, który przetworzymy w zielony wodór, może być pewnym wehikułem do zmian społecznych, do zmian gospodarczych w całym otoczeniu. Duńczycy mi mówili, no my musimy sprostać takiemu zadaniu. Z naszej małej miejscowości nasza młodzież ucieka do dużych miast, ucieka do Alborga, ucieka do Kopenhagi. My musimy mieć na tyle atrakcyjne miejsca pracy związane z nowymi technologiami, które spełniają wszystkie wymagania tej zieloności, ekologii, w zakresie ekologii i tak dalej, żeby oni chcieli tutaj zostać i widzieli dla siebie szansę. Także takie przykłady tak poukładanej polityki lokalnej, która może łączyć, która jest akceptowalna społecznie, gdzie można wykorzystać właśnie ten nadmiar energii do stworzenia nowych całych sektorów gospodarczych, dla stworzenia no, fantastycznej perspektywy dla młodych ludzi, jest to absolutnie realne i stąd ten mój zachwyt i pełne poparcie dla projektu, o którym tutaj moi koledzy, na pewno pan burmistrz i pan Kampenbanisz na pewno więcej powiedzą. Są takie wzory, można dotknąć, można pojechać, zobaczyć. Ta innowacja, też wracam do tego, o czym mówił pan prezes Tomoho Umeda, te technologie są. Ta innowacja w Polsce może polegać na tym, że w tym miejscu poskładamy te klocki, które są opanowane technologicznie i jak garnitur uszyty na miarę, będzie to u nas funkcjonować. Bardzo dziękuję panie profesorze o tym garniturze za chwilę, ale chciałam pana burmistrza zapytać o to, o czym wspominał pan profesor, że teraz młodzi ludzie, to pokolenie, nie wiem, która to już jest litera, Z chyba, myśli o czymś innym, o czym myślało powiedzmy, nie wiem, pokolenie moje albo starszych osób, czyli to, że jest powietrze czyste, że jest dostęp do zielonej energii, że wszyscy wiedzą o zagrożeniu klimatycznym i szukają miejsc, które są przyjazne nie tylko technologicznie, ale przyjazne w kontekście dobrego życia i w pracy i jeśli chodzi o mieszkanie. I tutaj Milicz jest takim przykładem, że stara się łączyć to, co nowoczesne z zapotrzebowaniem na to, czego oczekują młodzi ludzie, czego oczekują osoby, które się osiedlają u nas, czyli czystość, zieloność. Jak państwo to realizują? Zacznę od tego, że moja sytuacja jest trochę przypadkowa i trochę humorystyczna. Rok temu na ten panel trafiłem przypadkowo. Wszedłem na panel wodorowy, byłem na tym forum, a dzisiaj siedzę tu po tej stronie, tak, przy prelegentach, których rok temu słuchałem. Pytanie, dlaczego tak się stało? Z czego ta zmiana ról się wzięła? Wzięła się z tego, że temat był fantastycznie przedstawiony, stąd mój stres, że ja ten panel zdecydowanie tutaj obniżę swoim brakiem wiedzy, ale jednocześnie rok temu na tym panelu, słuchając państwa, byłem przekonany, że to wodorowe wyzwanie jest tematem, o którym trzeba myśleć i który trzeba wdrażać. Minął rok i uważam, że to rozwiązanie jest już rozwiązaniem bezalternatywnym. Głównie dlatego, że my zamiast biegu historii mamy galop historii. Ten rok, tych ostatnich 12 miesięcy to są zmiany w geostrategii, to są zmiany w polityce, to są zmiany w geografii i to są zmiany w technologiach i to są zmiany także w obrębie no, tych produktów, które nam są potrzebne do życia.
No, jak to zostało mile zauważone, gmina Milicz to taki teren niebiesko-zielony, tak? Niebieski dlatego, że mamy największe zasoby wodne na Dolnym Śląsku, największą ilość cieków wodnych. No to są stawy milickie słynne, prawda, i kilka innych wodnych ciekawostek. Zielone dlatego, że to są także największe na Dolnym Śląsku obszary leśne. To jest Natura 2000, to jest Park Krajobrazowy, to jest Rezerwat Ptactwa Wodnego, największy w Europie i kilka konwencji, prawda, i wodnych i innych. I dla takiego terenu, który jest z jednej strony terenem trochę zachowanym w swojej dzikości, w swojej naturalności, oczywiście cała tematyka energii jest dzisiaj największym wyzwaniem. Znaczy nie ma już powrotu, to dzisiaj już zostało powiedziane i my to też dzisiaj wiemy, że nie ma już powrotu do pewnych rodzajów paliw. Nie ma powrotu do paliw kopalnych, ale także tych ruskich, zaciąganych, prawda? Nie chcemy ropy skropionej krwią, nie chcemy gazu o zabarwieniu czerwonym, nie chcemy tego. A więc co? No i tu państwo dużo lepiej ode mnie powiadają, jaka jest alternatywa, a właściwie jaki jest brak alternatywy. Bo nie ma coś za coś dzisiaj. Dla mojej gminy, dla mojego miasta to jest być albo nie być. Dlatego, że tak jak pani powiedziała, my ten swój problem różnych obostrzeń i różnych ćwiczymy od lat, ale od lat też obserwujemy, że zwiększyła się atrakcyjność tego miejsca właśnie dzięki temu. Niestety dla mnie, dla mojego zastępcy, cena mieszkań w Miliczu jest tak wysoka, że nas na to nie stać, ale to jednocześnie pokazuje, jaka jest siła nabywcza, jaki jest popyt. I pytanie dlaczego? Nie mamy metra, nie mamy rozwiązań komunikacyjnych fantastycznych, nie mamy jeszcze fontanny w rynku. Z czego to się bierze? No właśnie dlatego, że nie ma tego przemysłu, że nie ma tych ciągów komunikacyjnych. I ludzie to postrzegają jako dobre warunki do życia. Oczywiście głównie wrocławianie, zasobniejsi niż my. Ale żeby utrzymać ten stan rzeczy, to musimy mieć rozwiązania cywilizacyjne, rozwiązania energetyczne na najwyższym poziomie. I to jest dla, tak jak powiedziałem, dla mojej gminy rozwiązanie bezalternatywne, ale dla innych gmin, to tak jak z Otoryja zaprzyjaźniona, to są też pewne oferty, które w tej mikroskali gminy lub powiatu będzie można zastosować. My na razie na poziomie takim wdrożeniowo-koncepcyjnym do trzech przystępujemy, ale to ludzie mądrzejsi ode mnie to powiedzą. Wywołał pan temat tutaj i wywołał pan inwestycję, która się właśnie tworzy, która się właśnie buduje. Ja oddaję głos w tej chwili panu von Koppen-Baniszowi, żeby opowiedział nam o inwestycji pod Miliczem, która jest związana oczywiście z wodorem. Dziękuję bardzo państwu za zaproszenie na to forum. To dla mnie ma duże, wielkie znaczenie, bo po raz pierwszy zdaje się tak, że wykorzystujemy produkt OZE nie tylko jako OZE i nie puszczamy go tylko do sieci, tylko wykorzystujemy go do produkcji wodoru. To jest takie jakby powiedzieć, wreszcie pojawił się magazyn energii w postaci wodoru, który daje stabilizację w sieci energetycznej. Ja wszystkie moje projekty, które wykonałem. Prosimy, żeby dawać nam znać, jak Halo? Nie słychać naszych mikrofonów, jakiś znak, dobrze? Halo? Dobrze. Całą energię, którą do tej pory wykonywałem, przekazywana była zawsze do tak zwanej sieci energetycznej o mocy 110 kV. Tam dostawaliśmy najczęściej warunki przyłączenia i tam to się wszystko odbywało. Było trudno. Zacząłem od 2000 roku. Zacząłem budować pierwsze wiatraki w Polsce. To pierwsze to były nie wiatraki, tylko sieczkarnie nazywali je, a później zaczęło to się wszystko zmobilizować. Powstały pierwsze GPZ-y, pierwsze urządzenia, które zaczęły tą energię przyjmować. Było to do 2007 roku bardzo fajnie. Później się okazało, że tej energii jest za dużo. Jest za dużo, po prostu sieć nie jest w stanie jej wdrożyć z uwagi na to, że ona nie była zbilansowana. Szukało się różnych rozwiązań bilansowania energii, różnych magazynów energii już w 2007,
ale wszystkie z uwagi na cenę energii były za drogie. Za drogie były. Dlatego też szukano nowych rozwiązań. W 2007 po raz pierwszy pojawiły się na rynku fotowoltaiczne elementy, które tworzyły tak zwane parki energii ze słońca. No, to już jest rozwiązanie, które może dać przyszłość, bo wiemy, kiedy to słońce jest, a kiedy go nie ma. To już było. W 2007 się rozpoczęło i wybudowałem do tego czasu ponad 600 MW, z tego 80 MW na terenie Witnicy, gdzie to jest największe w tej chwili taką instalację, która została przyłączona też do sieci, ale to też już stanęło. Stanęło to i z uwagi na to, że już nie ma tej możliwości przyłączenia, połączenie, tworzenie wodoru z OZE jest jedynym chyba według naszej ekonomicznej strony rozwiązaniem, które da nam wszystkim ogromną ilość tej energii na rynku. Stworzyliśmy z naszymi inżynierami, i to polskimi inżynierami, z Politechniką Wrocławską, z Politechniką w Stanach Zjednoczonych, znaczy się odpowiednikami Polskiej Politechniki, z inżynierami i z różnymi inwestorami z zagranicy, komponent, jak można stworzyć na terenie Milicza, dokładnie się oznacza Milicza, można stworzyć na takiej zielonej wyspie, bo tak to można też nazwać, zielona wyspa, energii, która by zatrudniała taką ilość dużą ludzi, dała taką ogromną energię i żeby wszyscy byli zadowoleni. Problem społeczny, który się pojawia na takich, przy budowie takich instalacji, jest zawsze. Nigdy się nie zdarzyło mi, żeby to tak gładko przechodziło, ale jeżeli mamy teraz coś do zaproponowania, mamy miejsca pracy, mamy końcowe paliwo, tego słowa nie mogę używać, ale załóżmy, że jest to paliwo, które będzie przetworzone na paliwo i będzie je można wykorzystać do tego, żeby ciągnik jeździł na tym paliwie, nie jutro, nie za rok, może za dwa, albo za trzy, to będzie to na pewno ogromny postęp w społeczeństwie. Ponadto, jeżeli chodzi o sam proces wytworzenia z fotowoltaiki energię wodorową, to jest jedna z bardzo ważnych rzeczy, ale to jest jeszcze za mało. Trzeba do tego dołożyć jeszcze troszeczkę energii z biomasy. O tym mówił profesor Kaleta, że takie możliwości są i to już istnieje. Bo jak ja bym to powiedział, to powiedział, no, a może kiedy to będzie, ale to już istnieje naprawdę. To już istnieje naprawdę i jest to następna bateria i następne możliwości. Bo proszę sobie wyobrazić, 500 hektarów fotowoltaiki, to co się dzieje z tą trawą? Co się dzieje z tymi zielonymi? Nie ma tego. W związku z czym zrobiliśmy dwa nowe elementy, wstawiliśmy. Właśnie w Miliczu powstaną. Będą przede wszystkim panele przezroczyste. Nie będzie takich jedno, będą to przezroczyste panele, gdzie będzie można w tych tunelach po prostu robić przynajmniej zieloną strukturę dalej, budować. W niektórych miejscach zacienionych będzie to jak do tej pory, ale będzie tam rosło coś, co będzie pomagało tej biomasie jakby wytworzyć następną energię. I to wszystko będzie się działo tylko i wyłącznie w Miliczu. W tym ośrodku takim ciepłym, zielonym, nie będzie się tego tam robiło. To będzie się robiło na okręgu przemysłowym w Miliczu. Jest taki mały obręb, parę hektarów, może 10, może 12, gdzie jest bardzo oddalony od wszystkiego, gdzie ma te wszystkie zapewnienia, że taka energia, tam można coś takiego zrobić i tam to właśnie powstanie. Czyli jednym słowem łączymy energię plus problem społeczny plus również bardzo ważne jest to wielkie zyski z tego dla gminy, o której ja się dzisiaj nie będę mówił, bo nawet nie wiem ile tego wyjdzie z wodoru, ale na pewno w parę milionach na pewno. Tak to wygląda w praktyce, ale proszę bardzo, proszę o pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Ja chciałabym zapytać o taką stronę finansową, ale w kontekście tego, że rozmawiamy nie o jakichś innowacjach, czyli o technologii, którą już znamy, która się dzieje i która się dzieje tutaj na Dolnym Śląsku. I jeśli jest to szansa rozwoju dla przedsiębiorców, szansa rozwoju, żeby czy poszerzyć swój biznes, czy zainwestować w te technologie, to jakie wsparcie może uzyskać taki przedsiębiorca? Czy w ogóle są jakieś takie mechanizmy finansowania, czy mechanizmy wsparcia? I tutaj oczywiście
do pana dyrektora pytania. Tak, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie do panelu. Wszystko pewnie zależy od tego, o jakiej technologii mówimy i na jakim etapie rozwoju ona się znajduje. Jeśli chodzi o takie technologie na wstępnej fazie, to pewnie takim najlepszym miejscem, w którym można byłoby się starać o dofinansowanie, no to jest oczywiście Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jeśli te technologie są już na takim etapie przed komercjalizacją, na etapie testowania, albo na wstępnym etapie wdrożeniowym, to tutaj na pewno taką instytucją, w której można starać się o pozyskanie finansowania, to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tutaj fundusz, z tego co widziałem, ma co najmniej dwa takie programy, jak Zielony Transport, Nowa Energia. Tam można się o dofinansowanie projektów z tych zakresów ubiegać. My jesteśmy bankiem rozwoju, więc z jednej strony zależy nam na wspieraniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i projekty wodorowe no, leżą nam bardzo na sercu jesteśmy chętni i gotowi, żeby tego typu projekty, ale już na tej dalszej fazie komercjalizacji finansować, nawet biorąc pod uwagę, że ryzyka związane z tymi projektami są wyższe niż z innymi projektami, które standardowo do nas trafiają. Natomiast no, jesteśmy bankiem, czy obowiązuje nas prawo bankowe, więc te projekty muszą, mówiąc kolokwialnie, się spinać, to znaczy to muszą być projekty, które będą finansowo opłacalne i które będą generowały cash flowy, które pozwolą spłacić zadłużenie. Natomiast czekamy na nowe, dalsze produkty czy sposoby finansowania projektów związanych z rozwojem gospodarki wodorowej, zarówno ze strony Unii Europejskiej, jak i polskiego rządu. Powoli te projekty, produkty się pojawiają. Mamy w tej chwili taki projekt, którego w tej chwili jakby realizujemy drugą fazę. To jest taki produkt, który się nazywa Connecting Europe Facility. Alternative fuel infrastructure. To jest produkt, który łączy w sobie element dotacyjny razem z kredytem, którego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego i to są produkty, które finansują budowę sieci stacji dla paliw alternatywnych. Tu mam na myśli stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ale też stacje tankowania LNG dla statków żeglugi morskiej czy śródlądowej. No i oczywiście stacje tankowania wodoru. Takie pierwsze projekty wspólnie z naszym narodowym naftowym czempionem już zrealizowaliśmy. Teraz robimy kolejne. Trochę wolno się to rozwija, bo zaczęliśmy od dwóch stacji, teraz jest pięć, ale mamy nadzieję, że w kolejnych okresach będzie ich dużo, dużo więcej. W tym... no, dzisiaj usłyszałam na panelu, że w Niemczech jest 70 takich no, stacji, a my mamy... Tak, my musimy nadgonić, tak, ale z drugiej strony no, to ja wierzę w to, że jak się to koło z gospodarką wodorową zacznie rozkręcać, to po prostu nawet się nie spostrzeżemy, kiedy tych stacji będzie naprawdę dużo. No to jest taki dylemat trochę jajka i czy kury. Nikt nie chce budować stacji tankowania wodoru, bo nie ma pojazdów, nikt nie kupuje pojazdów, bo nie ma stacji tankowania. No ale powoli ktoś ten zaklęty krąg musi przerwać i między innymi te projekty, które współfinansujemy, to mamy nadzieję, że to będzie taki kamyczek, który uruchomi lawinę. No tutaj też mówiliśmy o projektach, które no, niedawno wydawały się jakąś przyszłością, teraz to już jest właściwie normalne, czy fotowoltaika połączona z wodorem, ale też chciałabym zapytać o innowacyjność, która się pojawia w magazynowaniu energii, bo my cały czas rozmawiamy o wodorze, a z tego co wiem, to nie tylko jest taka możliwość, jeśli chodzi o magazynowanie energii, że być może jest szansa na rozwój w jakichś innych kierunków. Prace nad, tak jak wspomniałam, część technologii jest znana od 100 lat, część od kilkudziesięciu, kilkunastu są takie, nad którymi się dopiero pracuje. I co jest istotne,
Teraz wydaje się, bo my ciągle mówiliśmy o tym świętym graalu magazynowania energii, czyli technologia, która, na którą musimy czekać, ale jak ona przyjdzie, rozwiąże wszystkie nasze problemy. Dzisiaj wydaje się, nie ma tu już rozbieżności ekspertów i praktyków, że nie ma jednej technologii magazynowania przyszłości, tej jednej. Mamy cały szereg technologii i będzie cały szereg technologii magazynowania energii, które znajdą zastosowanie w zależności od potrzeb, od miejsca w systemie, w którym jest dana technologia i dany magazyn wykorzystywany. Zaczynając dzisiaj od superkondensatorów, cewek nadprzewodnikowych, koło zamachowe czy masa wirująca, poprzez zasobniki bateryjne i to w bardzo różnych technologiach, aż po power to X, a w tym jeszcze oczywiście grawitacyjne, więc naprawdę mamy zarówno takie magazyny, które reagują niemalże natychmiast, dostarczając ogromnej energii, ale mamy też takie, które są w stanie zgromadzić energię nawet z lata na zimę przez wiele miesięcy i wszystkie te technologie, one będą miały swoje zastosowanie. Drodzy Państwo, czy Państwo mają pytania jeszcze do naszych prelegentów? Bo tutaj tak podsumowując krótko, to mogę powiedzieć, że na Dolnym Śląsku właściwie ta technologia działa i Milicz pokazuje, że działa skutecznie. Pani dyrektor mówiła też o tym, że mamy podstawy prawne, nie tylko technologiczne, ale podstawy prawne do tego, żeby już działać, żeby rozwijać ten biznes wodorowy w kontekście właśnie przedsiębiorstw, w kontekście zarabiania, że nie ma takiej drogi, żebyśmy się cofnęli do jakichś technologii, które były związane z energią niezieloną, czy węglem, czy gazem, bo pokazała nam to sytuacja polityczna teraz, że musimy przyspieszyć, nie ma co się zastanawiać i nie możemy spowalniać. Więc jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to proszę zadawać prelegentom, bo to jest ostatnia szansa. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana Łukasza Barasińskiego. Jak wygląda współpraca, czy w ogóle istnieje współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w finansowaniu tego typu inwestycji? Można powiedzieć, że jesteśmy takim troszkę EBI na polską skalę, czyli jeżeli jest oczywiście możliwość, to współpracujemy, natomiast EBI jest predestynowane z różnych powodów do finansowania dużo, dużo większych projektów, mają na to większe środki, też nie mają takich ograniczeń regulacyjnych jak my. Natomiast no, mocno obserwujemy to, co robi EBI i jaką politykę prowadzi. No i też biorąc pod uwagę taksonomię, czyli takie wytyczne, jakiego rodzaju projekty w przyszłości będą mogły finansować banki, no to w zasadzie idziemy tą samą ścieżką, tak? EBI jest troszeczkę przed nami z takich oczywistych względów, jako takie finansowe ramię Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej, natomiast no my na miarę swoich możliwości staramy się taką podobną politykę realizować na krajowym podwórku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. To był panel Wykorzystanie wodoru jako paliwa przyszłości. Pokazał nam, że to nie przyszłość, ale teraźniejszość i nie gdzieś daleko, ale tutaj. Bardzo Państwu dziękuję. Naszymi prelegentami dzisiaj byli pan Piotr Lech, burmistrz Milicza, pan Tomocho Umeda, przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Dziękuję bardzo. Pan Gregor von Kopfen-Banisz, prezes, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Dziękuję bardzo. I pan profesor Jerzy Kaleta z Politechniki Wrocławskiej. Pan Łukasz Beresiński z Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo dziękuję. I pani Barbara Adamska, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. We'll be right back.
Forum G2. Geopolityka i gospodarka. Więcej informacji na www.forumg2.com.